Cześć, z tej strony Tomek Dobosz z Gildii Gier Planszowych. Witam w kolejnej wideo recenzji. Dziś chcę Wam pokazać grę War Party. Nie wiem, czy mnie widać, czy znaczy nie. Dobrze widać pudełko? Dobrze widać. War Party to gra zaprojektowana przez Larego Boguckiego. Nazwisko polskie, znaczy polsko brzmiące, bo ma dziadka Polaka. Gra została wydana przez Lock and Load Publishing i jest to wojenna gra fantazy dla 2 do 4 graczy. Gracze wcielają się w niej w 2 strony konfliktu, stronę dobrą oraz stronę złą. Po stronie dobrej stoją krasnoludy i ludzie, po stronie złej undeadzi, nieumarli, tak? Oraz zielonoskórzy, czyli orki, gobliny i tego typu tałataństwo. Jak gra się w War Party i czy to jest naprawdę fajna gra wojenna? To Wam zaraz pokażę na planszy, na stole, a potem wrócimy tutaj na fotel i będę podsumowywał. To co? Lecimy! War Party jest olbrzymie. To jest mapa gry, to jest plansza, która jest wielka, która nawet nie mieści mi się w całości w kadrze. Ta mapa, ta plansza jest złożona z 2 takich kartonowych plansz i na tej mapie będą toczyły się boje. Na tej mapie mamy różne tereny, różne obiekty, ale najważniejsze są 4 stolice w rogach. Tutaj mamy stolicę zielonoskórych, tam jest stolica krasnoludów, tam jest stolica undeadów i tu jest stolica ludzi. Gracze na początku wybierają, po której stronie chcą stać, dobrej czy złej. Następnie wybierają, którą armią po tej stronie chcą, po tej wybranej stronie chcą sterować. Dostają swoje jednostki oczywiście. Tych jednostek jest cała masa. To jest garść jednostek zielonoskórych i dostają też swoje tokeny, między innymi takie tokeny kontroli. Do tego każdy gracz dostaje taką oto kartę pomocy, dwustronną kartę pomocy. No, skoncentruj się, dobra kamera, ok. Taką kartę pomocy, na której są opisane jednostki, na której są opisane wszelkie upgrade'y stolic, wszystkie potrzebne rzeczy. Na początku, w ciągu pierwszych kilku rozgrywek to na pewno będzie dużo razy studiowane. Później już zapewne gracze będą to pamiętać i to będzie ledwo takim przypomnieniem. Dobra, na razie odłożę. Oprócz tej planszy i funkcjonują jeszcze 2 takie kartonowe planszetki. To jest plansza, na której jest zaznaczony przychód armii, przychód frakcji i plansza, na której są zaznaczane poziomy, znaczy doświadczenie bohaterów i poziomy researchu, czyli badań dla krasnoludów i innych frakcji. To na razie też odłożę. Jak się gra w War Party? Gracze wybierają, która frakcja będzie pierwszą frakcją, która będzie robiła ruch jako pierwszy. Na bazie tego frakcje dostają swoje jednostki. Frakcja, która jest pierwsza, dostaje po 9 jednostek podstawowych, takich wojowników 3 siły, 2 obrony. I natomiast frakcja, która startuje jako druga, dostaje ich 10. Ruchy frakcje wykonują równocześnie, to znaczy jeżeli pierwsza startuje frakcja złych, czyli zielonoskórzy i undeadzi, to swoje posunięcia zielonoskórzy i undeadzi robią jednocześnie. Gra toczy się oczywiście w turach, każdą turę najpierw wykonuje w całości jedna frakcja, potem robi to frakcja druga. I jak to po kolei wygląda? Na dzień dobry ruszają się oczywiście jednostki. Te jednostki zwykle mogą się poruszyć o jedno pole, bacząc oczywiście na wszelkie przeszkody terenowe. Niektóre z tych jednostek mogą się poruszyć o więcej pól,
jeżeli jest taka możliwość, na przykład ci jeźdźcy wilków, ta żółta dwójka, czy ta dwójka w żółtym kółku oznacza, że mogą się poruszyć o dwa pola i obie strony, znaczy obie armie danej frakcji poruszają swoimi jednostkami. Jeżeli po ruchu będzie sytuacja taka, że na jednym polu leżą jednostki dwóch frakcji, dochodzi oczywiście do walki. Walka jest losowa. Niestety, to muszę powiedzieć. Jak rozlicza się walkę? Każda jednostka ma swoją siłę ataku oraz siłę obrony. Atakującym jest zawsze ta armia, która weszła na dane pole. I teraz gracz bierze kostkę sześciościenną i rzuca za atak. Na przykład atakuje tenże mój krasnoludzki wojownik. On ma siłę 3, więc muszę rzucić więcej niż 3, przepraszam, mniej niż 3 lub równo. Nie udało mi się, nie trafił. Drugi. Hurra! Mój drugi wojownik trafił tego złego goblina. Ale teraz, jeżeli mój wojownik trafił, to goblin ma szansę się obronić i on rzuca na swoją obronę. Czyli musi rzucić 2 lub mniej. Hurra! Nie obronił się, zginął. Nie do końca jednak zginął, ponieważ jeżeli ja go atakuję, to tenże goblin przed śmiercią może mi oddać. Na szczęście nie trafił. Dopiero teraz, po swoim oddanym ataku, ten goblin może odejść do przodków. I tak walka postępuje jednostka po jednostka, po jednostce, tura po turze, chyba że gdzieś w trakcie albo wszyscy zostaną wybici z jednej strony, albo jeden z graczy zadecyduje o ucieczce. Z walką związany jest jeszcze jeden bardzo fajny motyw. Otóż niektóre jednostki mogą stać w innym rzędzie niż w pierwszym, tak? Na przykład taka balista, to R2 oznacza, że stoi w rzędzie drugim. A są też, dajcie, bohaterowie. No teraz go nie znajdę, dywania jednego. Generalnie bohaterowie, pewnie ich pokażę wam za chwilę, bohaterowie stoją niektórzy w rzędzie trzecim. Idea jest taka, że aby dobrać się do rzędu drugiego, najpierw trzeba pokonać wszystkich, którzy stoją w rzędzie pierwszym, potem można lać tych w rzędzie drugim. I żeby dobrać się do tych w rzędzie trzecim, najpierw trzeba zabić wszystkich z rzędu drugiego. Proste jak świński ogon. Dobra, po walce następuje taka ostatnia faza, dosyć spora, w której zarządzamy całą ekonomią naszego państwa. Ustawia się znaczniki kontroli na nowo podbitych terytoriach, na których znajdują się nasze wojska. Zlicza się na jednej z tych tablic, które wam pokazałem, przychód. Wartość pola w przychodzie jest napisana na polu, tak? To jest na przykład warte 2, to jest warte 3, a tam, gdzie nie ma nic, te pola są warte 1 kasy. Tę kasę możemy potem wydawać na oczywiście na zakup nowych jednostek. Każda jednostka ma swój koszt. Jak widzicie, w złocie. Koszt razy 2, razy 4 to jest specjalna taka jakby zdolność gry, o której za chwilę wam spróbuję powiedzieć. Kasę kosztują również upgrade'y miasta. A uwierzcie, że tych jednostek do zakupu jest cała masa. To są goblińskie jednostki. O, kupujemy też Herosów. Chodź tu, panie Heros. Taki Heros tutaj jest, Grimhard. Widzicie? Trzeci rząd, ma 2 hity. Zaraz wam pokażę karty Herosów, bo też każdy Heros ma swoją kartę oczywiście. To są Herosi Undeadów, Frakulon, Karnisa, Shreadmr. Tu jest Grimhard, Skrugar i Horgel od orków, Tyvolus,
Papomio i Malon Stonefate od Krasnoludów i ojciec Stalak, Sharnela i Cedron od ludzi. Idea jest taka, znaczy kwestia jest taka, że każda frakcja ma bohatera maga, bohatera kleryka, którzy stoją w trzecim rzędzie i bohatera bojownika, który idzie na przedzie armii. O, coś się stegowało z... Okej, już jest dobrze. I wojownika, który idzie na przedzie armii i bije wszystko, co się rusza. Dodatkowo w tej fazie ostatniej gracze mogą budować miasta, które pomagają im zbierać kasę, bo miasto jest warte odpowiednią liczbę pieniędzy, tak, zbiera odpowiednią liczbę pieniędzy, tam 4 złota, więc budują sobie miasta na planszy. Dodatkowo w tej fazie mogą też wynajdować krasnoludy różne rzeczy, mogą wzywać niektórzy, na przykład undeadzi mogą wzywać kościanego smoka, jeżeli mają odpowiedni upgrade w mieście. Mogą oczywiście budować upgrade'y w miastach, które dadzą im możliwość kupowania silniejszych jednostek i tak dalej, i tak dalej. No i po zakończeniu tej fazy całej takiej ekonomicznej ruch przechodzi na kolejną frakcję i druga frakcja zaczyna swoją, w cudzysłowie, zabawę. To jest takie bardzo z grubsza. Co jeszcze takiego ciekawego można powiedzieć? Jak pewnie zauważyliście w tych kilku może zbliżeniach, które zrobiłem, mamy tutaj na planszy takie rzeczy jak Tomb of Fallen Heroes, Howling Caverns, Forgotten Temple i tak dalej, i tak dalej. Są to lokacje, które, do których mogą wchodzić bohaterowie i w tych lokacjach będą znajdować... W tych lokacjach będą znajdować jakieś monstra, na przykład będą musieli walczyć ze smokiem, to jest akurat bardzo mocny potwór, albo będą musieli walczyć z duchem, albo będą walczyć z gryfem. I jeżeli takiego potwora pokonają, dostają skarb. A skarby oczywiście pomagają im w walce. Mamy na przykład magiczną tarczę, która daje jakiś bonus do obrony. Mamy szatę czarnoksiężnika, która pozwala rzucać jakiś czar. Mamy scroll wskrzeszenia. Mamy tom mocy, który daje XP-ki. Mamy miecz zabójcy bohaterów. I tak dalej, i tak dalej. No trochę tego jest, chociaż przyznam, że dość mało. Chciałbym więcej. Więc w tych miejscach nasi bohaterowie mogą znajdować nowe rzeczy, które pomogą im w całej tej zabawie. Dalej, tak jak mówiłem, bohaterowie są bohaterowie magowie i są bohaterowie kapłani. I oni mogą rzucać czary, tak? Każda frakcja ma swój zestaw czarów, one prawie są identyczne, różnią się dość niewiele od siebie. Tu są czary kapłańskie, heal, widzicie, strach, co to jest, Eye of the Explorer, Harden Armor i są czary magów, teleport, przyzwij potwora, szybkość, teleportowanie całej armii, znowu szybkość, podatki, deszcz ognia. No to już są krasnoludzkie, widzicie, to są te same. Flame Arrow, Summon, Lightning Bolt i tak dalej, więc nasi magowie mogą rzucać takie czary. Jest jeszcze jeden rodzaj kart w grze. To są quest karty. Na początku gry każdy gracz dostaje dwie quest karty, jedną wybiera. I to są zadania, które można wykonać w trakcie gry. One są tajne oczywiście. Jak się wykona takie zadanie, to są za to jakieś nagrody. Na przykład tutaj jest Gold Rush. O, to jest ciekawe, bo to dojdziemy do drugiej rzeczy. Gold Rush, czyli Objective. Popchnij grę do inflacji znanej jako Resource Depletion, tak? I dostaje się plus jeden incomu. Ale zaraz, zanim powiem o tej inflacji, pokażę inne. Expansive Frontier,
Stwórz trzy miasta i miej je na planszy w ten sam moment, w tym samym momencie. Kto potrzebuje bohaterów? Nie kupuj bohaterów, dopóki nie będziesz musiał płacić ceny inflacyjnej. Albo Landrasz. Kontrolujecie wszystkie bonusowe na środku ze swoim Alliance'em. Albo Bridge Control. Kontrolujesz wszystkie mosty. Albo Gold Digger. Nie ciągnij, znaczy odpuść sobie skarb po dungeonach, ale za to weź kasę. Albo Scorched Earth, zniszcz miasto wroga. O co chodzi przy okazji tej inflacji, o co z tym chodzi? Gra ma taki fajny mechanizm inflacyjny. Jeżeli w pewnym momencie któryś z graczy ma za dużo kasy, znaczy ma za duży przychód, włącza się inflacja i wszystko kosztuje dwa razy drożej. Kiedy któryś z graczy przekroczy i ta inflacja się nie kończy, nawet jeżeli on spadnie poniżej tego progu. Natomiast jeżeli któryś z graczy przekroczy kolejny próg przychodu, inflacja rośnie jeszcze raz i wszystkie ceny są poczwórne zamiast podwójnych. Więc i to dla każdego, nawet dla tych graczy, którzy mają mniejszy przychód. Więc to jest takie troszeczkę mocne. Tak? Jak wygrywać grę? No, pierwsza i najważniejsza rzecz, wygrywamy grę militarnie, niszczymy stolicę przeciwnika, jesteśmy wielcy, jesteśmy zwycięzcami. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Druga metoda to jest taka metoda tak zwana pomniejsza. Mamy albo ekonomiczne zwycięstwo, kiedy mamy naprawdę, nasza frakcja ma dużo więcej kasy niż przeciwnik, uznaje się wtedy, że no, pobiliśmy naszego przeciwnika ekonomicznie, nie ma jak się rozwijać, my go zalejemy wojskiem, jesteśmy po prostu lepsi. Jest też możliwość taka, że po prostu przeciwnik mówi, poddaję się, widzę, że nie mam szans, ale to też jest tutaj traktowane jako zwycięstwo pomniejsze, bo tym takim maksymalnym zwycięstwem, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, jest rozwalenie po prostu stolicy przeciwnikowi i tyle. Dobra, czy coś pominąłem? Chyba nie. To było War Party w dużym skrócie, bo gra troszkę rozbudowana jest. No ale tyle, co mogę o niej powiedzieć, żeby was nie zanudzić. Dobra, wracamy na fotel i będę podsumowywał. No okej, zobaczyliście, jak gra się w War Party, jak to mniej więcej wygląda. Czas lekko to podsumować. Zacznę od tego, co w grze... Kopnąłem stopy. Zacznę od tego, co w grze trochę mi nie pasuje. Pierwsza rzecz to cena. Jeżeli dobrze pamiętam, widziałem tę grę w Rebelu i kosztowała tam ponad 300 zł. I to jest troszeczkę za dużo. Nie ze względu na to, że na przykład gra jest zła, tak? Ale w środku War Party mamy mnóstwo kartonu. To są żetony, to jest wielka plansza, to są karty, ale to nadal są... To jest karton. To nie jest plastik, to nie są figurki, to nie są drewienka. To jest po prostu karton. No ludzie, 300 parę złociszy za masę kartonu. Nie, no to jest troszeczkę za dużo. Takie pierwsze porównanie, jakie miałem, to... chociażby Mage Knight, albo Star Trek Fleet Captains. Te gry mają w środku dużo więcej pięknych rzeczy. Figurki, malowane figurki, kryształki, kostki jakieś specjalne, coś tam, no masa niesamowitych rzeczy i są tańsze. No dobra, może Star Trek Fleet Captains nie, ale on ma dużo więcej tych figurek i okej, tak, cena jest mniej więcej porównywalna. To z masą kartonu za ponad 300 zł, za dużo. 200 coś, to gdzie to coś jest tą niższą, dolną połową, okej, 300 plus, Druga rzecz, jaka mnie troszeczkę drażni w War Party, to fakt tych dwóch stron konfliktu, dobro i zło, i po dwóch graczy na stronę. I taki semi-coop. Tak, ja jestem z kumplem,
i bije tych dwóch kumpli naprzeciwko. Sprawia to, że gra najlepiej chodzi na cztery osoby, gdzie każdy ma swoją armię i w zasadzie tam współpracujemy. Nieco gorzej, ale też dobrze chodzi na dwie osoby, gdzie każda osoba ma całą frakcję pod swoją opieką, a na trzy osoby jest taka sobie, bo dwie osoby mają po jednej armii z każdej, znaczy z danej frakcji, na przykład jeden ma undeady, drugi ma orków, a ta trzecia osoba pilnuje całej drugiej frakcji. I to jest takie, troszkę słabe. Niektórzy mogą również narzekać, mogą narzekać na straszną losowość walki. To jest gra wojenna, a walka, pomimo tego, że prosta, zależy bardzo mocno na rzutach kostką. I co jest gorsze, to nie tylko zależy od rzutów kostką jednego gracza, który na przykład atakuje, ale również od rzutów gracza broniącego się. Co z tego, że ja trafiłem, chociaż miałem bardzo małe szanse, jak ten, kogo atakowałem, nagle rzuci za obronę. Więc jakby tutaj to szczęście trzeba mieć dwa razy w walce, żeby coś osiągnąć. I to może być dla niektórych drażniące. I jeszcze jedna rzecz, tak, zacznę od sporej liczby mankamentów, moim zdaniem, które tam są. Drzewo technologii. W grze, tak jak pokazywałem, jest technologia, krasnoludy coś mogą wynajdywać i tyle. Koniec. Nie dość, że ta technologia jest dla mnie wsadzona na siłę, bo to jest większość rzeczy mają tylko krasnoludy. Orki mają chyba dwie, znaczy jedną technologiczną, jeden samon i to wszystko, tak? Undeady mają samon i jedną technologię mają ludzie, a to takie trochę, dobra, wrzućmy tą technologię, niech sobie jest, niech sobie fajnie bywa. Dodatkowo ta technologia również jest oparta na rzucie kostką, że punkty technologii zdobywa się rzucając kostką. Dzięki temu technologia, która wymaga 6 punktów, może być przyfarcona i zostanie wynaleziona w jedną turę, bo ktoś rzuci K6, a technologia, która potrzebuje 3 punktów, będzie wynajdowana 3 tury, bo ktoś będzie rzucał same jedynki. Słabe. Słabe rozwiązanie losowe to raz, słabe rozwiązanie jakości i ilości tej technologii to dwa. Ale poza tym War Party jest całkiem fajną grą wojenną. Przesuwanie tych jednostek po planszy i bicie przeciwnika daje satysfakcję. Produkowanie nowych jednostek i wystawianie ich na planszę daje wielką satysfakcję. Łażenie bohaterami, znajdowanie sprzętu, bicie potworów, levelowanie daje satysfakcję. To, co jest na planszy, przypomina mi komputerową grę Warlords. To jest chyba takie najbliższe takie skojarzenie, jakie mam. Warlords dawało mi cholerną satysfakcję. War Party ze względu na jakieś tam drobne minusy daje mi po prostu satysfakcję. Jest fajne, warto je wypróbować. Naprawdę, jeżeli lubicie gry wojenne, jeżeli jeszcze wam pasuje klimat fantasy, to warto moim zdaniem War Party wypróbować, bo może trafić w taką nutkę, która gdzieś tam musi być trącona, żeby gra się spodobała. Ale warto spróbować, ale nie za 300 zł ponad. Za dużo. Ludzie. No. Dobra. To co? Na dzisiaj wystarczy. Dzięki za to, że oglądaliście. Subskrybujcie, oglądajcie. Będzie jeszcze więcej materiałów. Zobaczymy się ponownie za parę dni, bo już w przyszłą, znaczy w tą środę, bo dzisiaj jest niedziela. Znaczy dzisiaj nie jest niedziela, ale jak wy to oglądacie, to jest niedziela. O ile oglądacie to, jak to wrzuciłem. To możecie oglądać to nie w niedzielę. Dobra, nieważne. Marudzę już, tak? Okej. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będą się wam podobały moje jeszcze inne materiały i przyprowadźcie znajomych. To co? Do zobaczenia! Trzymajcie się!